Cześć. Kochani klubowicze, teraz ty. Im mniejszy człowiek, tym gorszy. W starym browarze? Fantastycznie. Gdyby nie to, że gospodyni jest dla nas jak matka, jak żona, no już nie będę się dalej rozpędzał, jak święty Mikołaj, jak ojciec też, to ten pobyt w Poznaniu dłużyłby się niemiłosiernie. 4 dni w jednym miejscu. A minęło jak z bicza trzasną. Naprawdę, jesteśmy wdzięczni. Jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że ten klub to jest bardzo fajny pomysł, bo takich miejsc, gdzie się ludzie spotykają i mogą sobie porozmawiać, jest coraz mniej, a powinno być ich coraz więcej. Więc taki klub to jest ewenement i wyjątek i trzeba go o niego dbać, go pieścić i sprowadzać coraz ciekawszych gości. Bardzo zmienia i oferuje różne rzeczy, także poza spektaklami, koncertami, teraz są power speech'e, także klienci są za każdym razem zaskakiwani i myślę, że to ich przyciąga tak licznie do starego browaru i do klubu. Absolutnie szalona edycja, dużo energii takiej pozytywnej, takiego wzajemnego uśmiechu. Wszyscy się śmiali, ale były też momenty, gdzie były łzy wzruszenia, co też jest ważne przecież. Były wszelkie różne emocje. Dzisiaj zbieramy pieniążki na to, żeby pomagać. Pomagać chorym, pomagać dzieciakom, które mają nowotwór, które zostały wrzucone do tego nowotworowego świata. My nie możemy zabrać ich choroby, nie możemy zabrać ich cierpienia, ale możemy dać im chwilę radości, możemy dać im chwilę niezwykłej zwykłości. Że Marta cały czas nas zaskakuje różnorodnością gości. Pokaz jest za każdym razem jest taki, że zapiera dech w piersiach, więc atmosfera jest niesamowita. Tak jak dzisiaj Dorota i Marcin powiedzieli, faktycznie tutaj jest niesamowita atmosfera, taka rodzinna, taka przyjazna.